Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shadow of the Tomb Raider. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, suba na kanale, dzwoneczek, napiszcie komentarz, będę bardzo wdzięczny za każdą aktywność. Zbierzmy sobie te piórka i dzisiaj znajdujemy się w cenocie, będziemy robili to wyzwanie, które nam zostało. Oczywiście pokażę wam, gdzie wszystkie się znajdują do pociągnięcia te figurki. No i będziemy robili dzisiaj ten grobowiec, ponieważ wyszły już jakieś tam patche. Wyszły już jakieś patche, więc możliwe, że gierkę one naprawiły. Okej. Więc tak. Ty już byłaś, więc co tu takiego niewiarygodnego. Pierwsza figurka, którą odblokowujemy tą misję, to wyzwanie, znajduje się tutaj w tym miejscu. Ja już ją odkryłem wcześniej, więc... Ja już ją odkryłem wcześniej, więc nie ma opcji, żebym ją jeszcze raz znalazł. Dobra, nurkujemy. Przepłyniemy sobie teraz tędy. Musimy tu uważać, bo tu były oczywiście, jeśli się nie mylę, piranie. Cofnijmy powietrze i zobaczmy, gdzie my tutaj mamy iść. Tu mamy się dostać do tego obozu. To jest teraz nasz punkt orientacyjny. Kolejnym oczywiście będzie grobowiec. Jak ja tu mam przepłynąć tędy, chyba nie? Już nie pamiętam, bo to już dawno robiłem. Już dawno byliśmy w tej lokacji ostatnio. Dobra, tu jest pułapka. Oczywiście sobie szybko przejdziemy. O, tu coś jest jeszcze do zebrania. Jestem praktycznie pusty. Jak ja tu wskakiwałem, już nie pamiętam w tej chwili. Tędy chyba nie. Mam nadzieję, że tych... Ale wejdź jeszcze wyżej może. Tak, teraz już nie łażą. Gdzie ja tu szedłem? W dół? Tak, zjeżdżanie, okej. Okay. Gdzie to było? Tak, tam. Dobra. Rozbujajmy się. Okej, okay, złapała. Już myślałem, że spadniemy. I teraz, jeśli się nie mylę, to nie będziemy szli do tego obozu, tylko pójdziemy tu w prawo. Bo tutaj było przejście do grobowca. Tak, dokładnie. Tędy chyba się przechodziło do niego, już nie pamiętam w sumie. A można wrócić zawsze. Okej. Okay. Tu mamy to przejście podwodne do tego grobowca. Złapmy sobie trochę powietrza. Skrzyneczkę też zbiorę, bo to są surowce do tworzenia. Do tworzenia kolejnych zestawów naszego odzienia. Mam już w tej chwili lepszy nóż, więc mogę z nimi walczyć. Weźmy jeszcze raz powietrze, nabierzmy. Ok.
Okej. Sprawdźmy na mapie, czy tutaj czegoś nie ma. Ja sobie zaznaczę ten zestaw teraz survivalowy. Wąż rzeczny jest niebezpieczny, tu nic nie ma, okej. Zaatakuje mnie? Chyba nie. Okej. Płyniemy dalej. Trzeba ten grobowiec ogarnąć. W końcu tu jakoś, jeśli pamiętam, bo ja już tu kiedyś byłem w tym miejscu, to nas wirw zawsze wciągnie. Zbierzmy co się da. Okej. I tu gdzieś była możliwość wspinania się właśnie. Tędy. Dobra. Okej. Złapałem się na szczęście. Dobra, wbijamy do tego grobowca. Mam nadzieję, że już nie będzie zbugowany, bo jak będzie, to troszeczkę słabo. Jak dalej będzie zbugowane, to trochę słabo, nie? Ja nawet nie mam odkrytego tego obozowiska, nie miałem. Bo musiałem wczytać gierkę i to dość wcześnie. Jeszcze przed wejściem tutaj. Bo nie dało się, jak się cofnąłem do tego obozowiska, nie dało się z niego teleportować. Już po rozpoczęciu tego wyzwania. Teraz już można, na szczęście. Dobra. Okej, nic nie mamy do rozdania. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Wiem tu mniej więcej, co trzeba robić. Bo tak jak mówię, już byłem w połowie praktycznie zrobienia tego grobowca, ale on się tutaj wziął. Muszę znaleźć przejście przez barykadę. Musiał się on tutaj wziąć i zbugować, nie? Tu jedna rzecz, tutaj jest dokument, jeśli się nie mylę, albo artefakt. To jakaś prymitywna rzeźba postaci ludzkiej. Muszę znaleźć przejście przez barykadę. Wszystko pełne, więcej nie uniosę. Przejście przez barykadę jest bardzo łatwe do zrobienia. Starczy tylko ten wózek przestawić. Okej. I pchnąć tą armatę. Dobra, ja sobie oczywiście zaznaczę kolejne rzeczy. Hiszpański galeon. Jak dostał się do tej jaskini? I teraz pytanie, czy to jest zbugowane? Bo to była główna rzecz, przez którą nie skończyłem wtedy tego grobowca. Była właśnie ta rzecz, dzięki której nie skończyłem tego grobowca, bo był właśnie zbugowany. Była zbugowana właśnie ta armata. Czemu nie mogę zanurkować?
Tego mamy max. Dobra. Ile ja się tej tratwy wtedy naszukałem, nie? Po prostu... Powiem wam, że w poprzednim razem kompletnie nie widziałem tego, nie? Tej tratwy, żeby na nią wskoczyć, żeby ją popchnąć w ogóle. Kombinowałem, jak tu wejść i tak dalej. Nie miałem pojęcia. Ale w końcu mi się udało. No i dobra. Teraz chwila prawdy. Czy... Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Czy to jest zbugowane? Okej, Falcon. Na szczęście już nie. Muszę trafić na dziób. Na szczęście już nie jest zbugowane. Dobra, teraz schodzimy sobie tutaj. Oczywiście zaznaczmy sobie dokument. A, czekajcie, jedna rzecz była w wodzie, jeśli się nie mylę. Tutaj było. Muszę trafić na dziób. To było chyba w wodzie. No, dokładnie. Troszkę się obiła, ale luz. Mimo rdzy widać, że to dobrej jakości broń. Zapewne wyprodukowano ją w Toledo. Miasto to było znane z obróbki metali. Weź to zbadaj, nie, człowieku. Ja pierniczę. Come on! What the fuck? Czemu zawsze z tym musi być taki problem? Ja pierdolę. No przecież... No. Głowni wskazują, że broń była używana w wielu walkach. Ja pierdzielę. Najgorsze jest to ogarnianie tego. Dobra. Sobie wychodzimy. Wracamy na górę. I zaznaczmy sobie ostatnią rzecz, którą tutaj została. I to dosłownie ostatnią, bo zostało nam tylko dokument. Muszę trafić na dziób. Który jest tam. Dobra, na dziób jest łatwo się dostać. Tu sobie zeskakujemy. Sobie nurkujemy. Tu sobie przechodzimy. Okej. Spoko Maroko. Kurde, jakby ona szybciej pływała, nie? Ja trzymam tego shifta, a ona nie zawsze płynie szybciej. Dobra. Kilka rzeczy do zebrania. No tak jak widzicie, ja wiem, jak tu mam iść, nie? O, czekajcie. Dobra. Muszę dostać się na skrzyni. Teraz tak. Co do skrzyni? Czy ja tutaj ruszałem coś? Nie. Chyba jeszcze, jeśli się nie mylę. Tu trzeba przejść najpierw. Dobra. Muszę uwolnić ten bom. Tutaj cyk. Dobra. Muszę uwolnić. Krótko mówiąc, trzeba to odczepić.
Dobra. Cholera, bomb przesunął się za daleko. Nie przesunął się za daleko, ponieważ utworzył nam drogę powrotu. Tu można jeszcze wejść do góry. Bo tu jest skrzyneczka albo coś w tym rodzaju. Dokładnie. Dobra, żyjemy. Teraz idziemy w tą stronę. Muszę pokierować bombem. Tutaj mamy kilka rzeczy do zebrania. Lecimy tutaj, dalej teraz. Musimy doskoczyć do tej... tutaj. O. Do tej tutaj skały. Zejść sobie niżej, zjechać. Rozchuśtać się. Wracamy teraz tutaj, na ten bon, czy tam bom. No ten na szczęście działał. Muszę pokierować bomem. O, dobra, od tej strony. Teraz... o. Dobra, jest na swoim miejscu. Wchodzimy na skrzynię. Wchodzimy tutaj na to. I przeskakujemy na drugą stronę. Teraz pytanie, gdzie ja tu mam pójść, bo tutaj nie byłem, bo było to zbugowane. Dobra. Okej. Okay. Muszę dostać się na reję, na Bezanmaszcie. Trzeba odciąć to pewnie, bo to już jest nam niepotrzebne. A teraz sprawdźmy, co trzymał u siebie kapitan. No i gitarka. Muszę dostać się do kajuty. Te mamy full. No jesteśmy. Zlekceważyliśmy tubylców. Przebiegłe skurczybyki. Powiedzieli nam o jaskini pełnej złota i zawiedli nas w pułapkę. To przeklęte miejsce było pełne potworów. Po zaciekłej walce odparliśmy je. Pozostali przy życiu ludzie załadowali na statek wszystkie znalezione kosztowności. Bitwa musiała osłabić grotę, bo zawaliła się, kiedy próbowaliśmy uciec. Słyszę ich tam, nawet teraz. Przekopują się przez bariery. Okej. Kilka rzeczy tutaj do zebrania. Fabuła ukończona, nice. Kolejna fabułka się ukończyła. No, come on. Okej. I punkcik umiejętności. Co my tu dostaniemy? Jeszcze bardziej wydłuża czas trzymania oddechu pod wodą. Pora opuścić okręt. Wyjście musi być za świątynią. Niezłe wyjście. Najgorsze jest to, że musimy wrócić teraz tutaj, o, tędy. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, nie? No bo niby... no stąd kazało nam tu zeskoczyć, więc... wydaje mi się, że innej drogi nie ma. Niż powrót tędy. Teraz problem jest taki, a właściwie nie ma problemu, bo kolejna ta figurka jest nad obozowiskiem. Więc jeżeli z tego obozowiska przeniosę się do tego obozowiska, to będę już miał wszystko z głowy, już wszystko będzie z górki do zrobienia. Więc właściwie zostanie nam tylko dwie figurki, a właściwie dwie do zebrania, a dwie do pokazania jeszcze, w którym były miejscu, bo wcześniej już je znalazłem. Dobra, pierwsza figurka jest podobno gdzieś tu. No właśnie.
Tak szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, jak ja jej wcześniej nie znalazłem. Aha, pisy poboczne mi się odpaliły. Teraz w którą ja stronę muszę iść? W tą. Czy ja idę w dobrym kierunku? Oczywiście, że nie. Tędy. Tu gdzieś po drodze jest kolejna figurka. Zaraz po tej walce z tymi gościami. Nie mam na to miejsca. Nie tylko na to. Wow. Okej. Się tu rozejrzę. Tu była ta walka wcześniej. Trochę ammo sobie mogę jeszcze tu zebrać. Tu wtedy wchodziliśmy na górę. Tu gdzieś w tym przejściu jest. O, jest. Moja ostatnia. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Ale ja jeszcze skoczę tam dalej. Pokażę wam, gdzie są pozostałe dwie, które już wcześniej odkryłem. Czy ja tu muszę to odpalać jeszcze raz? Chyba tak. O matko. Wszystko mi się maksuje. Praktycznie nie mam co zbierać. Dobra, czy tu się wypływało gdzieś na powierzchnię? Dobra, lećmy dalej. Tu nie powinno już być tych ciuli, nie? Wszystko pełne, więcej nie uniosę. Czekajcie, gdzie tu się wchodziło na ścianę tamtą chyba. Jesteśmy tu, gdzie była ta walka. Teraz tak. Jeden z tych znajduje się tu, w tym miejscu. A drugi... Muszę tylko obozowisko znaleźć, bo nie pamiętam dokładnie, gdzie ono było. Po lewej, okej. Bo to obozowisko wiem, jak tam dojść. Pamiętam. Tu jest obozowisko. I ten się znajduje tutaj, w tym miejscu. Więc krótko mówiąc, cenot mamy ukończony na 100%. Ile mamy czasu? 28 minut. Ja bym jeszcze skoczył do kółek jaka na szybkości, wiecie? Jak już jesteśmy przy tym ognisku. Jak już tak kończymy wszystkie te miejscówki. To skoczyłbym do tego obozu, który znajduje się w kółek jaka, bo tam też mamy... nieskończony grobowiec, który był właśnie zbugowany. Jeżeli jest zbugowany dalej, no to trochę lipa, ale myślę, że jeżeli już tu w tym działało to do przesuwania,
to w tamtym też będzie to działało. I będzie można spokojnie zakończyć sobie również musi ten drugi obóz. Sposób na odblokowanie okiennic. Ten drugi obóz. Znaczy Boże, ten drugi grobowiec chciałem powiedzieć. Wiatr jest dobra. Za silny, bym mogła przejść. Tak jak widzicie, no tutaj już to lata. I tutaj jedyną rzeczą, którą jest... której nie mogłem zrobić, wiatr to było jest właśnie... za silny, bym mogła przejść. Właśnie to, nie mogłem tego przesunąć w drugą stronę, żeby zamknąć potem to. Ale teraz się już udało. Okej. Mamy zamknięte okiennice, więc możemy przejść dalej. Musi być sposób na odblokowanie okiennic. Teraz pytanie, czy ja chcę... Czekajcie, co tu trzeba dalej zrobić? Otwórzmy to, zobaczmy czy się da. Coś nie pozwala mu się nie ruszyć. Da się, okej. Czyli musimy... Na pewno musimy tu jakoś dojść. Żeby to doczepić od tej strony. Dobra. Zgaduję, że musimy doczepić to do tego. Okej. Czy tutaj zostało coś jeszcze do odkrycia w tym miejscu? Nie. Teraz pytanie, jak ja mam wrócić tam? A, w sumie mogę po linie. Kurde. Czekajcie tylko. A teraz muszę wprawić wahadło w ruch. No właśnie. Czyli krótko mówiąc, musimy po raz kolejny to otworzyć. I potem zamknąć. Patrzcie, to jest dziwne, nie? Bo otwiera się SM. A żeby zamknąć, trzeba wcisnąć W i D. Samo W nic nie daje. Samo D też nic nie daje. Dobra. Jeszcze jakieś wilki chyba słyszę, czy coś w tym rodzaju, nie wiem. W każdym razie już ich tu nie powinno być. Dobra. Ważne, że to naprawione zostało, nie? Okej. Rozejrzyjmy się jeszcze właśnie. Czy tutaj nie ma czegoś po bokach? No i bierzemy naszą umiejętność, którą już mogliśmy mieć dawno, dawno temu. Zmniejsza obrażenia otrzymywa od ognia i wybuchów. Nice. Wiatr w końcu przestał wyć. Wyjątki jaskinie ukończone. Czyli krótko mówiąc, sprawdźmy sobie mapę. Peruwiańska dżungla 100%. Kułak jaka 100%. Próba orła 100%. Ukryte miasto. Mamy praktycznie zrobione wszystko. Wszystkie rzeczy są odkryte, tak jak już pokazywałem. Oprócz jednego dodatkowego questa misji pobocznej, która powinna być odblokowana tutaj w jaskini czaszek, ale na razie nie jest odblokowana. Nie wiem czemu w sobie. Głowa węża 100%, brzuch węża, no tam nie było chyba nic do odkrywania. Świątynia w górach 100%, cenot 100%, pola naftowe 100%, została nam misja San Juan. I grobowiec do zrobienia, którym będziemy zajmowali się w kolejnym queście, a właściwie w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, zostawcie oczywiście kciuka w górę, suba na kanale, dzwoneczek. Kliknijcie i napiszcie komentarz. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, hej!